Święta Katarzyna ze Sieny, dialog o Bożej opatrzności, czyli księga boskiej nauki, fragment. Prawdą jest, że ten martwy zachował jeszcze swą wolną wolę i dopóki bawi on w ciele śmiertelnym, ilekroć zażąda mojej pomocy, może ją otrzymać, lecz sam przez siebie nie osiągnie nic nigdy. Stał się nieznośnym dla samego siebie i chcąc rządzić światem, jest rządzony przez coś, co nie jest. To jest przez grzech. Grzech jest niczym, a oni stali się sługami i niewolnikami grzechu. Uczyniłem ich drzewami miłości przez życie łaski, którą otrzymali na chrzcie świętym, a oni stali się drzewami śmierci, gdyż są martwi, jak ci powyżej rzekłem. Wiesz, gdzie tkwi korzeń tego drzewa? W wyniosłości, pychy, która żywi ich zmysłową miłość własną. Rdzeniem jego jest niecierpliwość, odroślą brak rozeznania. Oto cztery główne występki. Zabijają one duszę tego, którego nazwałem drzewem śmierci, bo nie czerpie życia z łaski. Wewnątrz drzewa żywi się robak sumienia, lecz człowiek, póki żyje w grzechu śmiertelnym, czuje go mało, oślepiony miłością własną. Owoce tego drzewa są owocami śmierci, bo ciągnęły soki z korzeni pychy i biedna dusza pełna jest niewdzięczności. Stąd to wynika dla niej wszelkie zło. Gdyby pamiętała otrzymane dobrodziejstwa, poznałaby mnie i poznając mnie, poznałaby siebie i tak trwałaby w mej miłości. Lecz ona, ślepa, idzie po omacku przez rzekę i nie widzi, że woda płynie i na nią nie czeka. Owoce tego drzewa, które zadają śmierć, są tak rozmaite, jak same grzechy. Niektóre służą za pokarm zwierzętom, popełniają je ludzie, którzy tarzają się ciałem i duchem, jak świnie w błocie rozkoszy cielesnych. O duszo podła, gdzie twoja godność? Byłaś stworzona siostrą aniołów, teraz stałaś się szpetnym zwierzęciem. Tak wielka jest nędza tych grzeszników, że nie tylko ja, który jestem samą czystością, znieść ich nie mogę, lecz nawet diabli, których stali się przyjaciółmi i sługami, nie mogą patrzeć na popełnianie tak wielkiej sprośności. Żaden grzech nie jest tak obrzydliwy i nie gasi bardziej światła intelektu człowieka. Sami filozofowie, nie przez światło łaski, której nie mieli, lecz przez światło, które im dała natura, poznali, że grzech ten zaćmiewa umysł i przeto przestrzegali czystości i wstrzemięźliwości, by lepiej się oddawać studiom. Tak samo zrzekali się bogactw, aby troska o nie nie zajmowała im serca. Nie czyni tak ciemny i fałszywy chrześcijanin, który stracił łaskę przez grzech. Inni rodzą owoc ziemi, są to chciwi skąpcy, czynią jak kret, który żywi się ziemią aż do śmierci. Kiedy przyjdzie śmierć,
nie ma dla nich ratunku. Ci przez skąpstwo swe gardzą szczodrobliwością moją, sprzedając czas bliźniemu swemu. Są to lichwiarze, którzy uciskają i okradają bliźniego, ponieważ w czynieniu swego miłosierdzia nie zachowali w pamięci miłosierdzia mojego. Gdyby o nim pamiętali, nie byliby tak okrutni dla siebie i bliźniego. Mieliby litość i miłosierdzie dla siebie, spełniając cnoty, i dla bliźniego, służąc mu miłościwie. O ileż zła wynika z tego przeklętego grzechu, ileż mężobójstw, kradzieży, rabunków, niedozwolonych zysków, okrucieństw serca i niesprawiedliwości względem bliźniego. Grzech ten zabija duszę i czyni ją niewolnicą bogactw. Nie stara się ona już chować przykazań Bożych. Skąpy nie kocha nikogo, chyba że dla własnej korzyści. Ta wada wynika z pychy i żywi pychę. Jedna z drugiej się wywodzi, bo dba zawsze tylko o siebie. Oba te występki wspomagają się wzajemnie i tak wpada się ze złego w gorsze przez nędzną pychę, która żyje pozorami. Jest ona ogniem, który zawsze rodzi dym próżnej chwały i próżności serca, chlubiącego się tym, co nie jest jego. Jest ona pniem, mającym liczne gałęzie, z których główną jest sława własna, a z tej wypływa chęć, aby być czymś więcej niż inni. Pod wpływem tej chęci serce przestaje być szczere i szlachetne, staje się obłudne i kłamliwe. Język mówi co innego, niż kryje się w sercu, i zataja prawdę i głosi kłamstwo dla korzyści własnej. Występek ten rodzi zawiść, robaka, który toczy serce i nie pozwala mu cieszyć się dobrem własnym ani cudzym. Jakże niegodziwcy żyjący w takiej podłości mieliby dać coś z mienia swego ubogim, kiedy sami okradają innych? Jakże mają wyciągnąć nieczystą swą duszę z bagna, kiedy sami ją w nie wtrącają? Niekiedy dochodzą nawet do takiego zezwierzęcenia, że nie baczą na swe dzieci i krewnych i wciągają ich w wielką nędzę, a jednak miłosierdzie moje znosi ich i nie każe pożreć ich ziemi, bo chcę, aby naprawili winy swoje. Jakże więc oddadzą życie dla zbawienia dusz, jeśli odmawiają mienia? Jakże dadzą miłość, jeśli sami trawią się zawiścią? O nędzne występki, które niszczą niebo duszy. Niebem nazywam duszę, gdyż stworzyłem ją niebem, gdzie zamieszkałem z łaski, ukrywając się wewnątrz niej i obierając w niej mieszkanie przez miłość. Teraz odeszła ode mnie, jak cudzołożnica, kochając siebie, stworzenia i rzeczy stworzone bardziej niż mnie. Z siebie uczyniła sobie Boga i prześladuje mnie licznymi i różnymi grzechami. A wszystko to czyni, ponieważ nie pamięta o dobrodziejstwie krwi wylanej z tak wielkim ogniem miłości. Są inni, którzy wysoko noszą głowę, ponieważ są panami i władcami, lecz w sprawowaniu tej władzy są chorążymi niesprawiedliwości, niesprawiedliwości względem mnie, Boga swego, niesprawiedliwości względem bliźniego
i niesprawiedliwości względem siebie samych. Niesprawiedliwi są względem siebie, nie wywiązując się z powinności, którą mają co do siebie, aby być ludźmi cnotliwymi. Niesprawiedliwi są względem mnie, gdyż są obowiązani oddawać cześć i chwałę imieniu mego, a nie czynią tego, co powinni. Jak złodzieje kradną to, co jest moje, i oddają własnej słudze, swej zmysłowości. Popełniają niesprawiedliwość względem mnie i względem siebie, tak ślepi i ciemni, że nie poznają mnie w sobie. A wszystko to przez miłość własną, tak jak postąpili Żydzi i słudzy zakonu, którzy dali się zaślepić zawiści i miłości własnej i nie poznali prawdy jednorodzonego Syna mego. Dlatego uchybili powinności poznania prawdy wiecznej, która była wśród nich, jak rzekła moja prawda, mówiąc: Królestwo Boże w was jest. Lecz nie poznali go. Czemu? Ponieważ wedle tego, co rzekłem, stracili światło rozumu i dlatego nie spełnili obowiązku, oddając cześć i chwałę mnie i jemu, który był jednym ze mną. W ślepocie swej popełnili niesprawiedliwość, prześladując go i zadając mu liczne zniewagi, aż do śmierci na krzyżu. Tak to ci wielcy panowie popełniają niesprawiedliwość względem mnie i względem siebie. Niesprawiedliwi są też względem bliźniego swego, sprzedając ciała poddanych swoich i każdego, kto wpadnie im w ręce. Przez te i inne błędy wpadają w fałszywe sądy, jak ci, to później rozwinę. Zawsze się gorszą mymi dziełami, które są wszystkie sprawiedliwe i zaprawdę wszystkie są natchnione przez miłość i miłosierdzie. Przez ten fałszywy sąd, przez ten jad zawiści i pychy zostały spotwarzone i niesprawiedliwie osądzone czyny Syna mego. Fałsz i kłamstwo rzekły: ten czyni przez Belzebuba. Tak samo ci niegodziwcy, opanowani przez miłość własną, przez nieczystość, przez pychę, przez chciwość, zakorzenieni przez zawiść, w przewrotności swego sądu, zniecierpliwieni przeszkodami i oślepieni wszystkimi grzechami, które popełniają, zawsze się gorszą ze mnie i ze sług moich, twierdząc, że spełniają oni cnotliwe czyny przez obłudę. Ponieważ serce ich jest zgniłe, a smak zepsuty, przeto rzeczy dobre wydają się im złymi, a złe, nieuporządkowane życie wydaje się im dobrym. O ślepoto ludzka, o człowiecze, jak mało zważasz na godność swoją. Byłeś tak wielki, a stałeś się tak mały. Z Pana stałeś się niewolnikiem najlichszej władzy, jaka być może, bo stałeś się sługą i niewolnikiem grzechu. Stałeś się podobny do tej rzeczy, której służysz. Grzech jest niczym, więc ty stałeś się niczym. Odebrałeś sobie życie, a zadałeś śmierć. To życie i ta władza były wam dane przez słowo jednorodzonego Syna mego, który jest chwalebnym mostem. Byliście niewolnikami szatana, a on uwolnił was z tej niewoli. Stał się sam niewolnikiem, aby oswobodzić was z niewoli. Nakazał sobie posłuszeństwo, aby zniszczyć nieposłuszeństwo Adama. Poniżył się aż do haniebnej śmierci na krzyżu, aby zawstydzić pychę.
przez swą śmierć zniszczył wszystkie występki, aby nikt nie mógł rzec: ten grzech pozostał i nie został ukarany i przekuty męką. Bo rzekłem Ci powyżej, że z ciała Jego uczyniłem kowadło. Wszystkie środki zostały dane ludziom, aby uszli śmierci wiecznej, a oni wzgardzili krwią i zdeptali ją nogami nieuporządkowanego pragnienia. Oto niesprawiedliwość, oto fałszywy sąd, za który świat jest upomniany i o którym będzie przekonany w ostatni dzień sądu. To chciała rzec prawda moja, mówiąc: poślę pocieszyciela, który przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Został przekonany wtedy, gdy zesłałem Ducha Świętego na apostołów. Trzy są napomnienia. Pierwsze było dane, gdy Duch Święty zstąpił na uczniów. Zostali oni, jak rzekłem, umocnieni mocą moją, oświeceni mądrością umiłowanego Syna mojego. Otrzymali wszystko w pełni Ducha Świętego. Wtedy to Duch Święty, który jest jednym ze mną i Synem moim, napomniał świat przez usta uczniów nauką mej prawdy. Oni i wszyscy inni, którzy pochodzą od nich, idąc za prawdą, od nich usłyszaną, napominają świat. Jest to ustawiczne napomnienie, które daje światu za pośrednictwem Pisma Świętego i sług moich, na których języki spływa Duch Święty, gdy zwiastują prawdę. Podobnie szatan wchodzi w usta sług swoich, to jest tych, którzy przechodzą przez rzekę niegodziwie. Słodkie to napomnienie daję ustawicznie, przez bardzo wielką miłość, jaką żywię dla zbawienia dusz. Nikt nie może rzec: nie znalazłem nikogo, kto by mnie napomniał, gdyż wszystkim objawiłem prawdę, wszystkich nauczyłem, gdzie jest cnota, a gdzie jest grzech. Ukazałem im owoc cnoty i zgubne skutki grzechu, aby dać im miłość i bojaźń świętą, ukochanie cnoty i nienawiść grzechu. Nie przez anioła objawiłem im tę naukę prawdy, aby nie mogli rzec: anioł jest duchem szczęśliwym, nie może zgrzeszyć i nie czuje, jak my, udręczeń cielesnych ani brzemienia ciała. Nie zostawiłem im tej wymówki. Nauka ta została im dana przez moją prawdę, słowo wcielone w śmiertelne ciało wasze. Kim więc są ci, którzy poszli za tym słowem? Są to stworzenia śmiertelne, jak wy, podległe cierpieniom, jak wy, doznające buntu ciała przeciw duchowi. Zarówno chwalebny Paweł, mój herold, jak wielu innych świętych byli dręczeni przez różne rzeczy. Udręczenia dopuszczałem i dopuszczam zawsze dla wzmożenia łaski i postępu cnoty w ich duszach. Tak więc święci urodzili się z grzechu, jak wy, żywili się tym samym pokarmem, co wy. A ja dziś, jak wtedy, jestem tym samym Bogiem. Nie osłabia i nie może osłabnąć moc moja. Zawsze mogę, chcę i umiem wesprzeć tego, kto prosi mnie o pomoc. Człowiek wzywa pomocy mojej, kiedy wychodzi z grzechu i przechodzi przez most, idąc za nauką mej prawdy.
toteż nie mają ludzie wymówki, bo ustawicznie napominam ich i ukazuję im prawdę. Jeśli nie poprawią się, póki czas, będą potępieni w drugim napomnieniu, które im dam w ostatniej godzinie śmierci, gdy sprawiedliwość moja zawoła. To jest Ty, który umarłeś dla łaski i umarłeś śmiercią ciała. Wstań i pójdź przed oblicze Najwyższego Sędziego z niesprawiedliwością Twą, z fałszywym sądem Twoim, ze zgaszonym światłem wiary, światłem, które otrzymałeś, płonące na chrzcie świętym i które zgasiłeś wiatrem pychy i próżności serca. Serca Twego uczyniłeś żagiel dla wiatrów przeciwnych Twemu zbawieniu. Z żaglem miłości własnej, rozpiętym na wiatr pochlebstwa, płynąłeś rzeką rozkoszy i dostatków świata, oddając się dobrowolnie pokusom ułomnego ciała i sidłom diabła. Dmąc w żagiel Twej własnej woli, diabeł powiódł Cię drogą dolną, czyli rwącą rzeką, i doprowadził Cię z sobą do potępienia wiecznego. To drugie napomnienie, najdroższa córko, zjawia się w ostatniej godzinie, gdy już nie ma ratunku. Człowiek znajduje się u wrót śmierci i wtedy budzi się robak sumienia, którego nie czuł, oślepiony przez miłość własną. Lecz teraz, w chwili śmierci, gdy człowiek widzi, nie może ujść rąk moich, robak zaczyna go toczyć wyrzutami z powodu tak wielkiego zła, do którego przywodzą duszę grzechy. Gdyby dusza ta miała światło, którego potrzeba, aby poznać winę swą i bolała nad nią, nie z powodu męki piekielnej, która po niej następuje, lecz dlatego, że obraziła mnie, który jestem najwyższą i wieczną dobrocią, jeszcze znalazłaby miłosierdzie. Lecz jeśli przekroczyła próg śmierci bez światła, lecz jeśli przekroczyła próg śmierci bez światła, tylko z wyrzutami sumienia, bez nadziei w krwi, przejęta własnym cierpieniem, bolejąc nad swą zgubą, a nie z powodu obrazy mojej, dochodzi do potępienia wiecznego. Wtedy sprawiedliwość moja oskarża ją surowo za niesprawiedliwość i fałszywy sąd, nie tylko w ogólności, za niesprawiedliwości i fałszywe sądy, których używała we wszystkich działaniach swoich, lecz także i przede wszystkim za szczególną niesprawiedliwość, którą popełniła w tej ostatniej chwili, i za fałszywy sąd, który wydała, uważając, że nędza jej jest większa niż miłosierdzie moje. Oto grzech niewybaczalny, ani w tym życiu, ani w przyszłym. Dusza odtrąciła miłosierdzie moje, wzgardziła nim, i grzech ten jest cięższy niż wszystkie inne grzechy, które popełniła. Toteż rozpacz Judasza była bardziej obraźliwa dla mnie i boleśniejsza dla syna mojego niż jego zdrada. Więc dusza jest oskarżona za ten fałszywy sąd, że uważała grzech swój za większy niż miłosierdzie moje. I przeto jest karana z szatanami i dręczona wiecznie z nimi. Jest też oskarżona o niesprawiedliwość, którą popełnia wtedy, gdy boleje bardziej z powodu swojej zguby
niż mojej obrazy. Popełnia istotnie niesprawiedliwość, bo nie oddaje mi tego, do czego mam prawo, ani sobie tego, co do niej należy. Mnie winna oddawać miłość i gorycz ze skruchą serca, którą winna ofiarowywać w obliczu moim za zadaną mi obrazę. A ona czyni przeciwnie, daje sobie całą miłość, współczuje tylko z sobą, boleje tylko z powodu kary, którą ściągnął na nią grzech. Jakoż widzisz, że popełnia podwójną niesprawiedliwość i przeto jest karana razem za jedną i drugą, ponieważ wzgardziła miłosierdziem moim. Ja przez sprawiedliwość moją potępiam ją razem z okrutną jej sługą, zmysłowością i z okrutnym tyranem, diabłem, którego stała się niewolnicą, poświęcając służbie jego własną zmysłowość i wydaję ich razem na męki i udręczenia, jak razem mnie obrazili. Dręczona będzie przez moje sługi diabły, którym kazała sprawiedliwość moja karać złoczyńców. Córko, język nie jest zdolny wypowiedzieć mąk tych nieszczęsnych dusz. Jak wiesz, są trzy główne występki. Pierwszym jest miłość własna, z której wynika. Drugim wysokie mniemanie o sobie, a z którego rodzi się trzeci, to jest pycha z niesprawiedliwością, okrucieństwem i wszystkimi innymi niegodziwymi i nieczystymi grzechami, które z nich wypływają. Istnieją też w piekle cztery główne kary, z których wynikają wszystkie ich męki. Pierwsze jest, że potępieni są pozbawieni mojego widoku. To jest tak wielką męką, że gdyby to było dla nich możliwe, woleliby cierpieć ogień i srogie udręki, ciesząc się mym widokiem, niż nie czuć mąk, a nie widzieć mnie. Tę mękę wzmaga druga, robak sumienia, który ciągle toczy, gdy widzą, że z powodu swej winy są pozbawieni mnie i obcowania z aniołami i zasłużyli na towarzystwo diabłów, by paść się ich widokiem. Ten widok diabła, który jest trzecią męką, podwaja wszystkie cierpienia. Oglądając mnie, święci ciągle się radują, odnawiając ustawicznie przez swe wesele owoc swych trudów, które ponieśli dla mnie z takim bogactwem miłości i wzgardą dla siebie samych. Przeciwnie, ci nieszczęśliwi odnawiają swe męki na widok diabła, bo widzą go, poznają lepiej siebie i lepiej rozumieją, że przez swój grzech zasłużyli na te kary. Wtedy robak sumienia bardziej ich toczy i pali jak ogień, który nie ustaje nigdy.